Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Ave Maria. W dzisiejszą sobotę mamy bardzo ciekawą Ewangelię. Po pierwsze, możemy zauważyć, że są takie choroby, które są spowodowane przez złego ducha. Oczywiście nie wszystkie choroby są związane ze zniewoleniem czy z opętaniem, ale mogą takie być. I Pan Jezus dzisiaj zauważa taką chorobę, i widzimy człowieka, który jest epileptykiem, jest chory na epilepsję, bardzo cierpi. Epilepsja, czyli gdzieś tam coś, zmiany są w mózgu, w układzie nerwowym. I możemy zauważyć, że Pan Jezus nie mówi, bądź uzdrowiony, ale wyrzuca złego ducha z niego. Także mogą być takie choroby, które są przyczyną działania złego ducha, bo wiemy, że wszystkie choroby, tak samo jak i śmierć, jest spowodowana grzechem, więc jakoś tam pośrednio jest to wina diabła, więc Bóg nie jest winny chorobom ani śmierci, ale jest to wina grzechu i tego, że człowiek powiedział tak samo Bogu jak diabeł kiedyś, nie będę służył. I to jest pierwsza sprawa, jaką warto zauważyć tutaj, że są takie choroby. Jak to rozeznać? Może kiedyś jeszcze będzie okazja, żebym to poruszył, ten temat. Ale jest tutaj też taka ciekawa sytuacja, że apostołowie nie mogą wypędzić czy uzdrowić tego chłopaka. No i przychodzi ojciec i mówi: przyprowadziłem go do twoich uczniów, lecz oni nie mogli go wypędzić. Nie mogli go uzdrowić. I wtedy co Pan Jezus robi? Już kiedyś mówiłem, że Pan Jezus nie denerwuje się na grzech. Nie denerwuje się wtedy, kiedy człowiek grzeszy i przychodzi do Niego, bo może mu odpuścić ten grzech. Ale denerwuje się, kiedy człowiek nie ma wiary. Denerwuje się, kiedy człowiek mu nie ufa. Może też dlatego, że jest jakby trochę Bóg bezradny wtedy. W tym przypadku dał ci na tyle wiary, na tyle wolności, że możesz mu nie wierzyć, że możesz mu nie ufać. Tak bardzo cię umiłował, tak dużo ci wolności dał. Dlatego denerwuje się, że człowiek widzi jego opiekę, widzi tyle cudów w swoim życiu naokoło, a jednak okazuje się, że dalej mu nie wierzy. Jak to jest? Ja w swoim życiu doświadczam wielu cudów, troski Boga, Jego opieki, a przychodzą takie dni, gdzie staję przed jakimś zadaniem i mówię, kurde, to chyba nie wyjdzie. Albo nie, to jest niemożliwe, żeby to rozwiązać. Stajesz i mówisz, beton, ściana, nie ufam, nie wierzę. I Pan Jezus wtedy się denerwuje i mówi, nie przebiera w słowach. Używa słów ze Starego Testamentu, ale bardzo ostrych. O plemię niewierne i przewrotne. Wykazując niewiarę względem Boga, ty, który widziałeś tyle cudów, wykazując niewiarę, brak zaufania, jesteś plemieniem przewrotnym i niewiernym. To jest ciekawe założenie. Więc jeśli nie możesz, można też pociągnąć to aż tak daleko, że jeśli nie widzisz cudów w swoim życiu, nie możesz kogoś uzdrowić, nie możesz wypędzić demona, nie możesz zerwać ze złem, to znaczy, że gdzieś jest niewierność w twoim życiu. Gdzieś jest przewrotność względem Boga. Bo przecież Bóg działa we wszystkim na korzyść dla tych z tymi, którzy Go miłują. Bóg działa ze wszystkimi, którzy Go miłują. Więc zauważ, że jeśli byłoby ok w twoim życiu, byłbyś wierny, nie szukałbyś przewrotności, wybiórczości przykazań, nie naciągałbyś prawa Bożego, no to Bóg by działał z tobą we wszystkim. I co wtedy?
No byłbyś świadkiem tysiąca cudów, uzdrowień, nawróceń, cudów dnia codziennego. Doświadczałbyś obecności Bożej, wychodząc na dwór, spotykając ludzi, patrząc na naturę, na przyrodę. Więc tutaj zachęcam Cię do tego, żebyś dzisiaj też zrobił sobie taki rachunek sumienia, gdzie jeszcze Twoje serce jest niewierne i gdzie jeszcze jesteś przewrotny, gdzie chcesz po swojemu, gdzie nie chcesz oddać się w ręce Boga. A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga. Gdzie jeszcze uciekasz Bogu, kiedy Bóg Cię chwyta w swoje dłonie? To gdzie ty mu między palcami jeszcze uciekasz? Co ty próbujesz jeszcze tak po swojemu właśnie naciągać, gdzieś tam schronić się przed jego cieniem, przed wejściem pod jego skrzydła? Co się z tobą dzieje, nie? Musisz tak trochę to poczuć, wczuć się w tę sytuację. I dalej Pan Jezus mówi: o plemię niewierne i przewrotne, jak długo jeszcze mam być z wami? Jak długo mam was znosić? Jak długo mam was cierpieć? Jest to taki wyrzut, zobacz Jezusa, który mówi: no dałem wam tę moc, dałem wam ducha do czynienia misji. Chodzicie, wyrzucacie, uzdrawiacie w moje imię, wyrzucacie demony. A tutaj, no, gdzie jest wasza wiara? Zauważ, że Bóg pyta cię bardzo konkretnie dzisiaj. Gdzie jest twoja wiara? Nie przebiera w słowa. Bóg, kochając cię, stawia ci wymagania. Traktuje cię poważnie, dlatego może też powiedzieć ci twardo, gdzie jest twoja wiara. Bóg, traktując cię poważnie, nie będzie cię głaskał i mówił: no jeszcze troszeczkę, jeszcze się nawróci, jeszcze, jasne, jest cierpliwy w tym, ale od razu stawia ci konkret. Szymon, gdzie jest twoja wiara? Dlaczego nie mogłeś go uzdrowić? Dlaczego idziesz drogą, którą sam sobie wybierasz? Dlaczego grzeszysz? Dlaczego mnie zostawiasz? Gdzie jest twoja wiara? Jak długo mam cię znosić? I z wykrzyknikiem: przyprowadźcie mi go tutaj. Już widać, że Jezus jest jakby no poddenerwowany. No co tu dużo mówić? Jest człowiek, który ma swoje uczucia, emocje i też je wyraża. I to jest piękne, człowieczeństwo Jezusa. Nam bardzo często łatwo uwierzyć, że Jezus był Bogiem, że Jezus był Panem. Ale często mamy trudność z uwierzeniem, że Jezus był prawdziwym człowiekiem. Jadł, spał, odpoczywał, pracował, chodził do toalety i wszystkie inne funkcje życiowe spełniał. Normalnego człowieka. I wszystkie emocje w nim towarzyszyły. Znamy sytuację, kiedy wzruszał się, kiedy się radował i kiedy się denerwował po prostu. A wtedy już nie przebierał w słowach i potrafił sobie wziąć bat i też batem bić i powywracać stoły tych, którzy grzeszą. Niesamowita sprawa, żeby obserwować też Jezusa w jego człowieczeństwie, w jego codzienności, jak on się zachowywał. Bo my mamy być jak Jezus. Nie jak święty ojciec Pio, jak święta Maria Magdalena, tylko jak Jezus. Święci są znakiem tego, że Jezusa da się naśladować. I ty masz swoją drogę, jedyną, niepowtarzalną. Nie jesteś ojcem Pio, nigdy nim nie będziesz. Nie jesteś Janem Pawłem II, nie jesteś księdzem Popiełuszką. I nie jesteś wieloma innymi świętymi. Masz być tym, kim jesteś, bo Bóg cię wybrał przed założeniem świata, utkał cię w łonie twojej matki i ma dla ciebie wspaniały plan, niepowtarzalny. Nigdy nie powtarza swojego planu względem jakiegoś człowieka. I ty odkryj to, bo tą miłość, którą Bóg ci pokazuje, że On jest, że On Cię kocha, że On Cię nigdy nie zostawi. Ta miłość i to, co Bóg Ci wlewa, tą falę miłości w Ciebie, jest fundamentem do wiary.
Jeśli ty nie uwierzysz, że Bóg cię kocha, że cię powołał przed założeniem świata, no to będzie ci też ciężko uwierzyć. I będzie ci ciężko przyjąć twardą miłość Boga, który pyta konkretnie, gdzie jest twoja wiara? Jak długo mam cię znosić? Tyle już widziałeś. Jezus oczywiście rozkazuje surowo i zły duch opuszcza chłopaka. Od tej pory chłopiec odzyskał zdrowie. Wtedy uczniowie podchodzą szybko do Jezusa i pytają: Mistrzu, dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić? Przecież próbowaliśmy w Twoje imię. A Jezus mówi: z powodu małej wiary waszej. Bo zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: przesuń się stąd, tam, a ona się przesunie. I nic nie będzie dla was niemożliwego. Ja myślę, że to nie jest jakiś frazes, który Pan Bóg sobie powiedział, gdzie Jezus sobie mówi jakąś parabolę, gdzie mówi sobie jakąś tylko obraz taki dał sobie. Jakbyście mieli wiarę, to by się góra przesunęła, dom by się przesunął. Nie. Jezus mówi tutaj nie bajkę, nie historię, nie legendę, ale mówi prawdę. Że jeśli będzie potrzeba przesunięcia góry, a ty w imieniu Jezusa powiesz tej górze: przesuń się, to ona się przesunie. To jest niesamowitość wiary w Boga. Nie będzie dla was nic niemożliwego. Nic. A ty ciągle marudzisz, że w pracy źle, ciągle marudzisz, że w rodzinie nie tak, że syn nie nawrócony, że cię coś boli, że za mało finansów, ciągle coś, o coś się troszczysz, o coś się martwisz. Nie, nie będzie dla nich nic niemożliwego. W imieniu Jezusa stajesz w autorytecie Jezusa i nie ma dla ciebie nic niemożliwego. Mój Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych. I tak jest. I tak jest. Tylko musisz wejść w te relacje. Musisz uwierzyć, że On cię kocha, że jesteś ważniejszy niż lilie na łące. Że jesteś ważniejszy niż wróble. Bóg się o nie troszczy, karmi je, przystraja je. To o ileż ważniejszy ty, którego On wyrył sobie imię na dłoniach. Krwią, nie czym innym. Czasami młodzi, jak są zakochani w sobie, to tam swoje imię cyrklem czy tam jakimiś rzeczami na rękach wydrapują. To Jezus jest w tobie aż przeszaleńczo zakochany. Wyrył sobie, pozwolił się do krzyża przybić. Ten gwóźdź, który został wbity w ręce Jezusa, wyrył też twoje imię. Wyrył twoje imię. Dlatego Jezus dzisiaj może pytać cię o wiarę twoją. Ma prawo do tego, aby zapytać cię o wiarę. I to, jak ktoś marudzi tak w swoim życiu, to jest dowód na to, że nie ufa Panu Bogu. To jest pierwszy sygnał na to, że jeszcze ciągle za mało. Jeszcze ciągle za mało. Ciągle mam jakiś niepokój, jestem niespokojny. Jeszcze ciągle za mało. I Jezus zaprasza cię dzisiaj do wiary w rzeczy niemożliwe. Do wiary w rzeczy niemożliwe. Do stawania w Jego mocy, w Jego autorytecie. Czyli staję i mówię w imieniu Jezusa, tak, tak ma być. Możesz dzisiaj też zastanowić się, co jest twoją górą, która jest... Co jest w twoim życiu taką górą, która stawia przed tobą sytuację niemożliwą. Co jest w twoim życiu niemożliwe dzisiaj? Czym jest ta góra w twoim życiu? Już przenośnie. I odkryj tą górę i powiedz tej górze: przesuń się. Idź w morze. Arka Małe TGD, taki zespół, nagrało świetną piosenkę. Dzieci nagrały piosenkę, gdzie właśnie mówią: jeśli takich gór nie da się przeskoczyć, jeśli takich gór nie da się obejść, no to góry do góry
dziecięca wiara. Dziecięca wiara. Wiara dziecka jest prosta. Ojciec powie dziecku, możesz to zrobić, to dziecko wie, że może to zrobić. Chociażby było coś niemożliwego. I tak samo jest tutaj. Twój ojciec, który cię kocha do szaleństwa, mówi ci, możesz to zrobić. W imieniu mojego syna, Jezusa. Jezus, twój brat, który oddał za ciebie życie, mówi ci, możesz to zrobić mocą imienia mojego, mocą Ducha Świętego. Możesz to zrobić. I ty wierzysz w to, czy nie wierzysz? Jaka jest twoja wiara? Co jest twoją górą? Skąd czerpiesz radość? Co przeszkadza ci być radosnym w życiu i pełnym pokoju, spokoju, nie martwienia się o jutro? Dzisiejszy dzień wystarczająco ma swoje biedy. I nic nie będzie dla was niemożliwe, jeśli byś miał wiarę jak ziarnko gorczycy. Ćwicz swoją wiarę, wzrastaj w wierze, niech gorczyca się w tobie rozrasta, niech to ziarno dzisiaj pęknie, i niech tak będzie, aby dla ciebie nie było nic niemożliwego. Bóg mówi, żebyś był tylko wierny i nieprzewrotny. Żebyś był plemieniem wiernym i nieprzewrotnym, kochającym w miłości. Zapraszam cię teraz do krótkiej modlitwy o rozpalenie wiary w tobie. Panie Jezu Chryste, ty powiedziałeś, że jeśli będziemy mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, będziemy mogli przenosić góry i nie będzie dla nas nic niemożliwego. Ja proszę Cię za tych braci, za tych siostry, które oglądają te rozważania, oglądają te filmiki, abyś dzisiaj dawał im pewność wiary. Wiara to pewność. Pewność w to, co robię w imieniu Jezusa, że to się stanie. Wiara to widzenie już rzeczy przyszłych. Te, które dopiero nastąpią, my już je oglądamy tak, jakby były teraz. Dlatego, Jezu, proszę Cię, abyś posłał swojego Ducha. Poślij Ducha Świętego na wszystkich moich braci i siostry, które oglądają te filmiki. Rozpal w nich wiarę. Rozpal w nich miłość, nadzieję i radość. Daj im ducha wiary, ducha męstwa, ducha odwagi w to, co robią, aby nie było dla nich nic niemożliwego. Panie, spraw dla nich też cud. Uzdrowienia. Proszę Cię, aby dzisiaj zostali uzdrowieni też ludzie, którym brakuje wiary, abyś przez to chwycił ich więzami swojej miłości. Pochwyć ich i objaw im wiarę, objaw im moc w imieniu Twoim, Panie. W imię Jezusa Chrystusa rozkazuję wszelkim chorobom i demonom choroby odstąpić od moich braci i moich sióstr. Związuję wszystkie choroby i odsyłam je pod krzyż Chrystusa. Nie macie co szukać u moich braci i u moich sióstr. W imię Jezusa Chrystusa ogłaszam Królestwo Boże, panowanie, uzdrowienie. Ogłaszam same dobre rzeczy, ogłaszam samo uzdrowienie. Tylko uzdrowienie. Uzdrowienie w imieniu Jezusa. W imię Jezusa ogłaszam pokój, radość w Duchu Świętym i miłość. Królestwo Boże niech objawi się w życiu moich braci i sióstr. Panie, Ty ich umiłowałeś. Proszę Cię, abyś obdarzył ich duchem wiary pewnej, duchem wiary charyzmatycznej. Nie pozwól, aby coś ich zmąciło, aby byli przewrotni, aby byli niewierni. Daj im wierność, daj im brak przewrotności, uległość Twojemu prawu i Twojemu słowu. Też czuję, że Pan Jezus chce uzdrawiać osoby z reumatyzmu i z bólów związanych z pogodą. Kiedy się zmienia pogoda, to w stawach czy w różnych miejscach niektórzy mogą czuć ból, także jakiś pooperacyjny czy powypadkowy. Dlatego teraz przyjmij to uzdrowienie. Uwierz, że Jezus chce Cię uzdrowić. Teraz. Bez względu na to, gdzie się znajdujesz i w jakim czasie odsłuchujesz ten film. W imieniu Jezusa rozkazuję wszelkiemu bólowi, aby odstąpił od moich braci i od moich sióstr.
bólowie związane mu ze zmianami pogodowymi, barowymi. W imieniu Jezusa ogłaszam uzdrowienie tych części ciała, uzdrowienie stawów. Rozkazuję chorobie reumatycznej odstąpić od moich braci i od moich sióstr raz na zawsze. Amen. Nie macie co tu szukać choroby. Rozkazuję tym wszystkim nogom i rękom, aby stały się zdrowe. W imieniu Jezusa macie stać się zdrowe. Macie stać się zdrowe. Wszelkim stawom rozkazuję i ogłaszam uzdrowienie nad nimi. Wszelkim kościom, aby się zrastały. Wszelkim urazom pooperacyjnym, aby się goiły. W imieniu Jezusa niech Duch Święty stąpi na te rany. Niech będzie balsamem. Zanurzam je w ranach Jezusa Chrystusa. W Jego ranach jest wasze zdrowie. Wszystkie członki ciała, które jesteście chore, ogłaszam nad wami uzdrowienie. To jest czas i panowanie Jezusa Chrystusa, Mesjasza, zapowiedzianego przez proroków. Duchu Święty, wylej się na moich braci i na moje siostry. Wylej się, Duchu Święty, daj im wiarę. Daj im wiarę do niemożliwego. Ty jesteś Bogiem niemożliwym. Bądź uwielbiony, bądź błogosławiony. Wszelkim chorobom depresji rozkazuję odejść. Przyjdź, Duchu Radości. Wylewaj się, Duchu Radości, na wszystkich.